Siemanko, z tej strony Borsuk i witam Was w kolejnym odcinku z Borsuczych Modyfikacji. Tym razem jesteśmy w wiosce, tutaj się zadomowiłem troszeczkę, ale mniejsza o to, bo modyfikacja jest dokładniej tam, czyli w miejskim naszym szpitalu, może przychodni bardziej. Pójdziemy tam i pokażę Wam, co dodaje ta modyfikacja. Jestem na Creative, ale to raczej nie ma nic takiego. Otóż tak. Pierwszą rzeczą, którą dodaje nam modyfikacja, jest taki plaster. Plaster możemy skraftować w taki oto sposób, a co nam daje? Plaster daje nam regeneracja 1, czyli ta pierwsza jedyneczka regeneracja, przez 12 sekund. Nie uleczy nas zbyt wiele taka regeneracja, jednakże jak widzieliście, crafting nie jest zbyt skomplikowany, bo można go skraftować albo tak, albo tak. Więc regeneracja jak najbardziej przydaje się, choć ten plaster przyda nam się raczej do późniejszych etapów, gdyż tutaj mamy kolejną rzecz. Jest to bandaż. Bandaż możemy skraftować w ten sposób. No potrzebuje więcej oczywiście wełny, lecz jeżeli mamy hodowlę owiec, nie będzie jak najmniejszego problemu z tym. No, jeżeli chodzi o te nitki, to będzie już trochę większy problem, jednakże no, nie jest też trudno. Bandaż daje nam regenerację 2 przez 12 sekund. No to już jest dużo lepiej niż jeżeli chodzi o plaster, no ale jednak dalej to nie jest zbyt wiele. Jeżeli będziemy walczyć z jakimiś mobkami, to taki bandaż potrafi nas uratować. Jednakże jeżeli chodzi o ratowanie, to jednak będziemy potrzebować czegoś lepszego, ponieważ bandaże i plastry nie za bardzo mogą nam pomóc, jeżeli chodzi o przetrwanie w takich większych tarapatach. Jeżeli idziemy gdzieś po jaskiniach, to jednak taki zestaw leczniczy by nam się przydał. Szczególnie jeżeli trafimy na jakiś mob spawner albo na konfrontację idealną z przeciwnikami i mamy z góry troszeczkę gorzej, szczególnie że nie mamy uzbrojenia. No to takie coś nam się może naprawdę przydać. Jednakże, jeżeli bym się wybierał na jakąś jaskinię, to nie zabrałbym ani bandażu, ani plastru. Zabrałbym ze sobą całą teczkę. Taką apteczkę można skraftować ze skóry i naszej nitki. No, nitki. Czyli musimy, jeżeli chcemy tę modyfikację mieć, to potrzebujemy albo jakiegoś mob spawnera pająków, albo po prostu gdzieś w pobliżu kopalni, no, żeby mieć po prostu to wszystko przy sobie. Taka teczka nam nic nie daje, jest to pusta, jak to tutaj nazwa mówi, jest to pusta apteczka, jednakże tą apteczkę możemy napełnić. No tutaj można zauważyć, że jest taki czerwony krzyż, czerwony, a tam był szary, czyli że ta jest pełna. No taką apteczkę możemy skraftować właśnie w taki sposób, czyli z czterech bandaży i z czterech plastrów. Taka apteczka jest dużo bardziej efektywna, jeżeli chodzi o takie zwykłe bandaże i plastry. I z taką teczką, apteczką jedną, możemy spokojnie pójść na jakąś wyprawę, ponieważ nie dość, że daje regenerację 3 przez 12 sekund, to można jej użyć 12 razy. No jest to dość sporo, szczególnie że bandaże i plastry zużywają się od razu. Apteczkę możemy użyć dużo więcej i naprawdę się może przydać. Z taką apteczką nie zajmuje ona wiele miejsca, bo jedno jak na cały ekwipunek to nie jest aż tak wiele. A z taką apteczką z jedzeniem i tutaj z resztą ekwipunku spokojnie możemy iść na wszelką wyprawę, jaką możemy znaleźć, czy tam do jaskini, kopalni, czy gdziekolwiek. Taka apteczka naprawdę może się przydać i jeżeli miałbym ze swoją paczkę modyfikacji, na pewno znalazłaby się właśnie ta. W poprzednim odcinku z Borsuczych Modyfikacji nie dodałem niestety linku do modyfikacji tamtej, a ja to naprawię za chwilę, tylko wejdę na kanał. Muszę znaleźć po prostu tą modyfikację i tam wkleję. Tym razem będziecie mieć po prostu ją w opisie. Możecie spokojnie sobie ją ściągnąć i cieszyć się czymś, co może was uratować w niejednej sytuacji. Może to nie wydawać się takie nie wiadomo
jak bardzo pożyteczne, ale uwierzcie mi, że bywają niektóre momenty, gdzie taka apteczka naprawdę może się przydać. No to byłoby na tyle z tej modyfikacji, dodaję taką jedną apteczkę, budynek mój piękny, robiony na szybko. No i taka modyfikacja naprawdę może się przydać. To by było na tyle, mam nadzieję, że wam się modyfikacja podobała. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, cześć!